Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, u mnie na kanale znów będę Wam opowiadał o polskiej reprezentacji. Cezary Kulesza coraz bliżej jest wyboru polskiego selekcjonera. Tych kandydatów jest coraz mniej. Tak na dobrą sprawę liczy się już tylko trzech trenerów. Papszun, czyli faworyt kibiców. Probierz, faworyt Kuleszy, no i Jan Urban, tak zwany trzeci do brydża, i mój faworyt, ja bym postawił na tego trenera. Tutaj widzicie Papszuna i także Probierza. Mam nadzieję, że żaden z tych trenerów nie zostanie trenerem polskiej reprezentacji, bo tutaj Wam wielokrotnie mówiłem, że idealnym kandydatem dla mnie byłby Jan Urban, ale ci wszyscy trzej trenerzy, którzy walczą o ten stołek selekcjonera, mają kompetencje, żeby zostać trenerem polskiej reprezentacji. Nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie Cezary Kulesza zaskoczyłby nas i postawił na Jana Urbana, no bo były zawodnik Górnika Zabrze. Jest to szkoleniowiec, który ma za sobą niesamowitą karierę piłkarską, powiedzmy sobie szczerze, najlepszą tą karierę piłkarską, bo zarówno Papszun był piłkarzem, także Michał Probierz był tym ekstraklasowym zawodnikiem, także grał w zagranicznych niemieckich klubach, a Jan Urban był legendarnym zawodnikiem Górnika Zabrze, zdobywał mistrzowskie tytuły jako piłkarz, był legendarnym, fenomenalnym piłkarzem Osasuny Pampeluna w lidze hiszpańskiej, dużo goli strzelał, zagrał w reprezentacji 57 spotkań, był na mundialu w 86 roku, wtedy co kadra Piechniczka, pamiętacie, co udało się wyjść z grupy, ale wtedy niestety Lineker strzelał bramki, wtedy rozczarowaliśmy na tamtym mundialu, choć gdyby Tarasiewicz nie trafił w poprzeczkę, Urban także, to inaczej tamto spotkanie z Brazylią w tej fazie pucharowej mogło się potoczyć, ale taka jest piłka i tamten mundial był nieudany. Ale wracając właśnie do Jana Urbana, jak widzicie, ma doświadczenie jako taki piłkarz. Sam był dobrym piłkarzem tej swojej, bym powiedział, tego fachu trenerskiego. Uczył się w Hiszpanii, zdobywał mistrzowskie tytuły z Legią jako trener. Takie dwa mistrzostwa zdobył. Zdobył także dwa Puchary Polski, także z wojskowymi. No i także warto tu podkreślić, że zdobył dwa super puchary. Jeden z Lechem, jeden z Legią. Grał w europejskich pucharach, więc jak widzicie, jako taki szkoleniowiec w polskiej piłce wszystko osiągnął. Można było mieć zastrzeżenia do tego etapu gry w europejskich pucharach, ale właśnie Jan Urban także prowadził Osasunę Pampeluna, także pobierał te szlify u Leo Behakera, jest po 60, jest najstarszy z tego całego grona. No, w ostatnim czasie także współpracował z Podolskim, pod jego wodzą jakby rozwinął się Włodarczyk, zawsze potrafił stawiać na tych młodych zawodników, jeżeli Borysiuk, także Rybus, Łukasik i jeszcze do tego Wolski, czy wielu, wielu innych legendarnych zawodników Legii Warszawa. Jeśli byli w formie, dostawali szansę. Nie bał się postawić właśnie na Włodarczyka, na Wiśniewskiego, Stelmacha. Pamiętacie, jak na takiego 16-letniego piłkarza stawiał? Więc jak widzicie, jeśli Jan Urban zostanie trenerem polskiej reprezentacji i będzie, bym powiedział, zawodnik młody, który prezentuje wysoką formę, to bez problemu powoła. Także warto tu podkreślić, że były trener Legii prezentuje taki styl hiszpański, także takie hiszpańskie podejście do życia. Jest uśmiechnięty, radosny. To byłby taki trener, który by sprawił, że polska reprezentacja mogłaby grać skutecznie i radośnie. Więc jak widzicie, mógłby być dobrym selekcjonerem, ale niestety w tym momencie jest jakby takim trzecim kandydatem. Nie jest faworytem mediów, no bo wielu kibiców zarzuca mu to, że z Górnikiem Zabrze w ostatnim czasie nie osiągał dobrych wyników, że za stary, ale jeżeli chodzi o ten fotel selekcjonera, to tutaj się liczy doświadczenie i biorąc pod uwagę, bym powiedział, te ostatnie afery w PZPN, tą całą otoczkę wokół Związku Polskiego Związku Piłki Nożnej, no to Jan Urban
byłby takim trenerem, który nie tylko by wniósł fachowość, doświadczenie, ale także moim zdaniem mógłby tą atmosferę wznieść. No i także by dogadał się z Robertem Lewandowskim, Zielińskim czy Szczęsnym, ale także warto to podkreślić, nie bałby się postawić na młodych. Wydaje mi się, że spokojnie Grosickiego, Krychę, Glika, Bednarka, Linetego, tych piłkarzy by nie bał się odstawić, szczególnie z naciskiem Bednarek, Linety, bo ci piłkarze, no to już powiedzmy sobie szczerze, grają w tej reprezentacji już tyle lat, nie przekonują, no i najwyższy czas, żeby ich odstawić z kadry i postawić na młodych zawodników, albo na takich piłkarzy, którzy są w tej kadrze, ale nie dostawali w ostatnim czasie zbyt dużo szans, tak jak Dawidowicz, Witeska, takie właśnie mam zdanie w tej kwestii, więc tak jak wam tutaj mówiłem, Jan Urban był moim i jest cały czas jednym z głównych faworytów. Jeśli Cezary Kulesza w środek ogłosi byłego trenera Legii selekcjonerem, to będę uradowany, choć powiem wam szczerze, zaskoczony, ale Cezary Kulesza, no to wielokrotnie wybierając różnych trenerów, jakby pokazywał, że potrafi zaskakiwać. Takim jeszcze kolejnym kandydatem na trenera polskiej reprezentacji, moim faworytem, był właśnie Maciej Skorża, ale niestety były trener Lecha Poznań, jednak nie zdecydował się stanąć jakby do tej rozgrywki. Cezary Kulesza z nim się kontaktował, ale trener japońskiego zespołu jednak odmówił. Wcale się nie dziwię, bo w Japonii stoi przed wielkim wyzwaniem. Przecież jego drużyna w najbliższym czasie będzie się mierzyła w klubowych mistrzostwach świata. Może zagrać z Guardiolą. To byłby piękny pojedynek, no bo pamiętacie, że Maciej Skorża jako trener Wisły Kraków potrafił w jednym spotkaniu, w tym pamiętnym dwumeczu, pokonać FC Barcelonę, wygrać 1-0 po golu Klebera. Wtedy młody Guardiola wchodzący na ten rynek trenerski musiał uznać wyższość Macieja Skorży. No i teraz mielibyśmy możliwość, oczywiście jeśli japoński zespół wygrał półfinał, na taką właśnie rywalizację Skorża kontra Guardiola. Tam ma spokojny chleb i jakby stwierdził, że chce dalej jakby wypełniać ten kontrakt, no i odmówił reprezentacji. Maciej Skorża jest w pełni sił, jest po 50, więc spokojnie jeszcze za kilka lat tą kadrę polską będzie mógł przejąć, niewykluczone, że będzie bardziej utytułowanym, więc jak widzicie, to był kolejny mój kandydat, więc Skorża nie będzie tym trenerem polskiej reprezentacji, co jestem właśnie rozczarowany, bo ja bym właśnie powierzył kadrę byłemu trenerowi Legii. No i faworyci, bym powiedział, mediów, Kuleszy, Michał Probierz i Marek Papszun. W tym moim rankingu takim selekcjonerskim, już jakby nie biorąc pod uwagę Macieja Skorży, to po Urbanie bym tą kadrę dał Michałowi Probierzowi, dopiero Papszunowi. No i będę za chwilę tutaj wyjaśniał. Jak widzicie, jestem trochę odmiennego zdania niż, bym powiedział, lud, niż prawie wszyscy kibice, bo zauważyliście, że Marek Papszun wygrywa wszystkie sądy. Więc tak, Michał Probierz, trener, który podobno jest największym faworytem Kuleszy, jeśli on zostałby tym trenerem, selekcjonerem, to by to nas nie zaskoczyło, no bo Michał Probierz z Cezarym Kuleszą współpracował 3 lata, jest tu na miejscu, prowadzi młodzieżówkę. Kadra pod jego wodzą rozegrała 10 spotkań, zna wielu tych młodych zawodników, którzy w przyszłości mogą zasilić polską reprezentację. Michał Probierz ma swój sztab po prostu w kontrakcie, po prostu by zmienił szyld, jak to kiedyś mówił Janusz Wójcik. Jego sztab by się przeniósł, zostałby jakby powiększony, no i by został selekcjonerem. Michał Probierz, jeżeli chodzi o te sukcesy,
trenerskie. Tutaj Wam wielokrotnie na kanale opowiadałem, zdobywał dwa Puchary Polski, dwa Super Puchary Polski z Jagiellonią Białystok i z Krakowią. Zdobywał także wicemistrzowski tytuł z klubem z Białego Stoku. Jako minus jego kandydatury, no to nie poradził sobie w europejskich pucharach. Zwykle Jaga pod jego wodzą, poza jednym wyjątkiem, zawodziła. Także warto podkreślić, że Michał Probierz, jakby zostając tym selekcjonerem polskiej reprezentacji, mógłby bezproblemowo postawić na tych młodych zawodników. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby postawił na Włodarczyka, Rakoczego, Pedę, Mosura i na wielu, wielu innych utalentowanych piłkarzy. Może także na Grabarę. I także oprócz takiej pracowitości wielokrotnie charakteryzował się, bym powiedział, takim podejściem, że jest to taki trener, który jak coś mu się nie podoba, to potrafi odstawić zawodnika, więc pewnie tych starszych zawodników, jeśli mu nie by pasowali do koncepcji, to bez problemu by moim zdaniem odstawiłby takiego Krychowiaka, aby postawił na Damiana Szymańskiego, czy nawet na Szmyta, który zachwyca w barwach Warty Poznań. I przecież pamiętacie, że Michał Probierz, któremu wielokrotnie zarzuca się, że będąc trenerem Krakowi, jakby stawiał tylko na obcokrajowców, na słabych Słowaków. Ale warto to przypomnieć, że kiedy był trenerem Jagiellonii Białystok, nie bał się postawić na młodego, utalentowanego Drągowskiego, który jeszcze do liceum chodził, a już na boiskach polskiej ekstraklasy zachwycał. Postawiał na Przemysława Frankowskiego, Romańczuka, Góralskiego, no i na wielu, wielu innych zawodników. U niego młody Grosicki odbudował się, więc jak widzicie, ten trener potrafił stawiać na zawodników. Na Rakoczego w Krakowi postawił, przecież pod jego wodzą to Piątek w Krakowi zaczął strzelać te gole seryjnie i później zapracował na ten transfer do właśnie Genui. Więc jak widzicie, Michał Probierz nie tylko stawia na starych Słowaków, ale także potrafi postawić na młodych zawodników, jakby Cezary Kulesza z nim współpracował. Wie, czego po nim się spodziewać, więc to byłby trener godny jego zaufania. Ma doświadczenie w byciu selekcjonerem, no bo prowadził przez rok tą młodzieżówkę, zanim wielkie sukcesy w polskiej ekstraklasie. Nie zdobył mistrzostwa, nie zdobył, ale nie wszystko da się w futbolu wygrać. Więc jak widzicie, Michał Probierz w tym momencie, biorąc pod uwagę jego doświadczenie, także wydaje się dobrym kandydatem na trenera. Choć ja tu zaznaczam, Jan Urban dla mnie byłby lepszym selekcjonerem. Wolałbym Urbana niż Probierza. No i także wydaje się, że właśnie, że Michał Probierz mógłby jakby rozwiązać te różne sytuacje konfliktowe. Na pewno mielibyśmy z taką sytuacją do czynienia, że gdyby Krychowiak, Grosicki, czy jakiś inny piłkarz nie odpowiadał mu, no to tutaj były trener Krakowi nie bawi się, bym powiedział, w wychowywanie danych piłkarzy. Jak dany zawodnik mu nie pasuje, to bez problemu by weterana by odstawił od drużyny, podobnie jakby to zrobił Jan Urban. No i teraz przechodzę do trzeciego kandydata, do faworyta, przepraszam bardzo, mediów. Marek Papszum w ostatnim czasie, jest to trener na czasie, który wygrał w polskiej ekstraklasie wszystko, no bo zdobył mistrzowski tytuł, zdobył dwa Puchary Polski, dwa Super Puchary Polski. Także ma to doświadczenie w byciu jakby w grze w europejskich pucharach. Jest to trener, którego chce cały, jakbym powiedział, lud. Jest to taki szkoleniowiec, który w wywiadach wielokrotnie mówił o tym, że jakby nie ma swojego wzorca, takiego trenera. Jeżeli chodzi o ten futbol, o te wzorce trenerskie, czerpał od wielu legendarnych światowych trenerów. Lubi on czytać biografie trenerskie i często właśnie w tych biografiach zaznacza ważne sentencje i następnie szczególnie te mentalne rzeczy psychologiczne i próbuje jakby zaszczepić to w tym polskim futbolu, pracując jako polski szkoleniowiec. Jest to także taki trener, bym powiedział, z charakterem, który nie boi się odstawić zawodników. Tą pracę, którą wykonał, będąc trenerem Rakowa,
jest ona fenomenalna. Jestem pod wrażeniem, że trafił przez 7 lat, przez kilka lat jakby tak szczebel po szczeblu potrafił awansować z tą drużyną. Po kolei słabe ogniwa odstawiał, budował drużynę. No i często Raków, nie mając takiego, bym powiedział, napastników w stylu Petharda, potrafił jednak stworzyć taką drużynę jako kolektyw z zawodnikami takimi, którzy potrafili zrobić różnicę. I wydaje się, że to jest dla niego teraz odpowiedni moment, żeby był trenerem reprezentacji. Dlaczego mówię, że jakby nie mam do niego do końca przekonania, bo nie lubię czegoś takiego, kiedy tak kibice, jakby całe takie jakby opinia publiczna narzuca wybór trenera polskiej reprezentacji, że będzie idealny, bo często jakby tacy faworyci mediów okazywali się nietrafieni. A pamiętam właśnie, gdy Jerzy Engels został trenerem, tym wielkim faworytem mediów był między innymi Franciszek Smuda, wtedy władze Polmotu, czyli ówczesny właściciel Legii Warszawa, nie zdecydował się Franca Smudy puścić i został Jerzy Engel, który był krytykowany, a Jerzy Władysław Engel osiągnął wielki sukces, po 16 latach awansował na mundial, a był krytykowany. Wielu uważało, że nie poradzi sobie, tak z takimi opiniami możemy się spotkać, gdy słyszymy o kandydaturze Probierza, czy także Jana Urbana, a jak właśnie mówiłem, Smuda miał być takim wielkim trenerem. No i potem właśnie popularny Franc w roku 2009 został szkoleniowcem, zastąpił Leo Benhakera. No i znów jakby lud, kibice mówili, to jest ten czas, Franc Smuda powinien być trenerem. Ja wtedy uważałem, że to powinien być Henryk Kasperczak, selekcjonerem polskiej reprezentacji. No ale jednak Lato zdecydował się mianować swojego kolegę Franciszka Smudę, z którym zresztą jakby no, miał dobry kontakt. Można powiedzieć, że byli na tym samym poziomie intelektualnym. Ci dwaj, bym powiedział, byli piłkarze i także koledzy. Franc Smuda został tym trenerem. No niestety Euro w naszym wykonaniu okazało się niewypałem. Na imprezie stulecia rozczarowaliśmy, a tak na dobrą sprawę wtedy Henryk Kasperczak powinien być takim trenerem polskiej reprezentacji, ale że wtedy nie miał dobrego czasu, no bo jednak z Górnikiem Zabrze spadł z ligi, wielu kibiców mu to zapamiętało, a Franciszek Smuda wtedy rozgrywał fenomenalne sezony z Lechem Poznań, a właśnie poznaniacy wtedy potrafili wyeliminować Austrię Wiedeń, toczyli wyrównane pojedynki z Udinese, tam ta pamiętna drużyna, gdzie grał Stilicz, Arboleda, Peszko, Lewandowski, Rengifo, Murawski, Kikut i wielu, wielu innych piłkarzy, i to wszystko sprawiło, że Franc Smuda został tym trenerem. No i okazało się, że nie był nietrafiony. Pamiętacie także, kiedy Janusz Wójcik został jakby lud przez taki audiotele, można powiedzieć, jakby nawet miał poparcie prezydenta Kwaśniewskiego, świętej pamięci. Janusz Wójcik został trenerem polskiej reprezentacji i tu jednak dobry był wybór, bo prawie na te Euro awansował wtedy za czasu popularnego Wójcika. Kadra poczyniła ogromny postęp w rankingu, tam z 60. miejsca na 30. miejsce awansowaliśmy. No zabrakło tego, aby Radosław Gilewicz w spotkaniu przeciwko Anglii w Warszawie zdobył bramkę, no takiej skuteczności, można powiedzieć, że detali zabrakło, żeby zagrać przynajmniej w barażach w 2000 roku ze Szkocją. Wtedy Anglicy w końcu zagrali ze Szkocją, pokonali Szkotów i awansowali na Euro, moi drodzy, wtedy drużyna Kigana. Ale wracając właśnie do Marka Papszuna, jeżeli chodzi o tego szkoleniowca, no to ten trener nie ma jakby takiego doświadczenia w byciu selekcjonerem. Nie do końca wierzę w to, czy poradzi sobie prowadząc reprezentację. Także trochę zaniepokoiła mnie ta wypowiedź jego, gdy był w studiu Telewizji Polskiej i mówił, że jakby postawiłby na tą samą jedenastkę, na tych weteranów. I tak jak mówię, jak patrzę na kandydaturę Jana Urbana, także na pozycję Michała Probierza, nawet na to doświadczenie z młodzieżówki, no to jednak te dwie kandydatury tych dwóch trenerów bardziej mnie przekonują. No i tak jak wam tutaj opowiadałem, także jakby
Doceniając pracę byłego trenera Rakowa, to wszystko, co zrobił w ostatnim czasie w polskim futbolu, to, że jest jakby teraz na czasie, jakby jest takim trenerem z topu, to, że potrafił wyeliminować Rubin Kazań, to, że prowadził wyrównane pojedynki z Slawią Praga, że zabrakło wtedy niewiele, żeby grać w lidze konferencji, wygrane Puchary Polski. No, ja to wszystko doceniam, to co zrobił z Rakowem Częstochowa w ostatnim czasie, ale gdy patrzę na Jana Urbana i także na Michała Probierza, mimo tego, że były trener Krakowi nie zdobył mistrzowskiego tytułu, to ja jednak w tym momencie jakby te dwie kandydatury wyżej cenię i postawiłbym na tych dwóch trenerów. Więc kto według mnie powinien zostać trenerem polskiej reprezentacji, biorąc pod uwagę tych trzech trenerów, którzy w grze zostali? Jan Urban, Michał Probierz, Papszun. Tak wygląda jakby moje zestawienie, na jakich trenerów bym postawił w pierwszej, drugiej, trzeciej kolejności. Cezary Kulesza pewnie postawi na Probierza albo na Papszuna. Tak to będzie pewnie wyglądało. A Jan Urban będzie musiał poczekać na kolejne jakby, no kolejne rozdanie. Ogólnie, jeżeli chodzi o PZPN, mówi się tak, że decydujący będzie poniedziałek i wtorek, bo w środę poznamy nowego selekcjonera. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że już ci wszyscy trzej trenerzy są jakby dogadani z prezesem Kuleszą. I właśnie teraz prezes PZPN, w odróżnieniu do poprzednich wyborów, w najbliższym czasie, w poniedziałek i wtorek, będzie tą decyzję konsultował z najważniejszymi osobami w PZPN. I na podstawie tych właśnie rozmów, tej burzy mózgu, podejmie decyzję i wybierze selekcjonera. Jestem ciekaw, jak ta sytuacja będzie wyglądała. No, w ostatnim czasie mówi się o tym, że Probierz jest największym faworytem. Że to gdybyśmy dzisiaj jakby kładli się spać, to Michał Probierz zostałby trenerem. Faworytem opinii publicznej jest Papszun. A takim trzecim, bym powiedział, kandydatem, który się czai zgodnie z tym przysłowiem, tam gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta, jest Jan Urban. Ja powiem wam szczerze, każdy scenariusz jest dla mnie realny, znaczy wszystko jest możliwe. Jeżeli chodzi o ten Probierz może zostać tym trenerem, Papszun, a nie zdziwiłbym się, gdyby Jan Urban nas zaskoczył i został tym trenerem. Najważniejsze jest to, aby przyszły selekcjoner potrafił wygrywać te spotkania, żeby poprawił atmosferę w kadrze, żeby wprowadzał młodych zawodników, żeby stworzył drużynę, żeby ten zespół miał styl, ale przede wszystkim, żeby polska reprezentacja wróciła na tą ścieżkę zwycięską, żeby drużyna miała charakter, żeby nasza kadra grała tak, jak to robiła za czasów Adama Nawałki, a nawet bym powiedział Jerzego Brzęczka, Paulo Sousy, żebyśmy jednak wygrywali, zwyciężali. To jest właśnie najważniejsze i mam nadzieję, że prezes Kulesza dokona dobrego wyboru. Czekam na wasze opinie, kto według was powinien zostać selekcjonerem. Jeśli podobał się wam mój materiał, pamiętajcie, łapce do góry, także zachęcam do komentowania. Zawsze jest mi miło, jak ktoś skomentuje mój materiał i wyrazi swoją opinię dotyczącą polskiego futbolu. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, no to do końca tygodnia będę tutaj dla was dalej komentował wybory Cezarego Kuleszy. Jak już będzie trener wybrany, przedstawię wam moją opinię. Następnie także będę komentował spotkanie Legii z Aston Villa. Wybieram się na to spotkanie, będę oglądał z wysokości trybun ten mecz. Następnie także skomentuję dla was pojedynek Rakowa z Atalantą Bergamo. Fajnie by było, gdyby właśnie polskie kluby zaskoczyły, gdyby właśnie mistrz Polski z Bergamo wywiózł remis, a Legia podobnie zremisowała w Warszawie z drużyną Kasza. To byłoby coś pięknego. Liga Mistrzów wraca, czekam na fenomenalne występy polskich piłkarzy, oby Robert Lewandowski w Champions League uciekał Benzemie, którego w tych rozgrywkach nie ma, i żeby gonił Ronaldo i Messiego. Także tych piłkarzy nie ma, tych zawodników będzie trudniej dogonić, ale najważniejsze jest ucieknąć Benzemie. Moi drodzy, wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!